Dzisiaj temat Nikolaici, jak zauważyliście. No bo to jest na czasie. Nikolaici, Nikolas to jest inaczej Mikołaj po polsku. Znaczy taki Kościół katolicki, takie odpowiedniki przyznaje i większość religii też jakby uznaje te zamienniki. Więc mówią, że znaczy Nikolaitów dawnych nazywają, znaczy Nikolaici w ogóle to nie jest Nikolaus, to jest Mikołaj, natomiast Nikolaici to są zwolennicy Mikołaja. I okazuje się, że tacy zwolennicy istnieli już w dawnych czasach. Ale zanim do tego przejdziemy, to musimy być świadomi tego, że nie we wszystkich osobach wiara odgrywała tak istotne znaczenie, jak powinna. Mam na myśli to, że nawet w Polsce teraz takie przysłowie: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Czyli jakby troszkę tu, tak? Nie wiem, czy wiecie, co to jest ogarek. Ja przysłowie znałem, ale nie wiedziałem, co jest ogarek. Sprawdziłem. Ogarek to jest resztka świeczki. Taki już niewiele, taka można powiedzieć, na wykończeniu. Czyli jakby Bogu całą świeczkę, ale troszeczkę diabłu niektórzy zostawiają miejsca, tak? No to pytanie brzmi, czy prawdziwi chrześcijanie tak powinni żyć? Żeby troszeczkę Bogu, a czy więcej Bogu nawet by powiedzieć, ale troszeczkę zostawiają coś dla tego świata, dla przyjemności tego świata, dla przyjaźni z tym światem. No niedużo, troszeczkę tak, nie? No Biblia potępia przyjaźń ze światem. W zasadzie każe nam się jak gdyby zaprzeć swojego życia i żyć zgodnie wiarą. Czym jest wiara? Pierwszy list do Hebrajczyków mówi nam. Pewnie spotkaliście się z różnymi tłumaczeniami tego fragmentu. Co za tym idzie, macie być może swoje ulubione definicje na temat wiary i tego wersetu, ale z mojego przykładu wyszło, że Hebrajczyków 11 rozdział. Wiara jest ufnym wyczekiwaniem tego, co pewne, przekonującym dowodem tego, co niewidzialne. I teraz, dlaczego mówimy o wierze w kontekście tego, że ktoś próbuje troszeczkę przyjaźnić się ze światem, czerpać przyjemności tego świata, a jednocześnie uważa się za sługę Bożego? Ponieważ jeżeli wierzymy w coś, jesteśmy ufnie przekonani, pewni czegoś, to w zasadzie nie znajdziemy miejsca już na coś innego, tak? Jeżeli jesteśmy pewni, że Bóg coś potępia, to nie będziemy tego robić. Jeśli jesteśmy pewni, że Bóg istnieje, to powinniśmy wszystko zrobić, co w naszej mocy, żeby zaskarbić sobie łaskę u Boga. Czyli nie na zasadzie jakoś tam będzie, tylko, no bo wiemy, że przychodzi dzień sądu, tak? Przychodzi i w ogóle każdy z nas umrze, to życie jest krótkie. Ono jest wprawdzie po to, żebyśmy w tym krótkim życiu, nie mordując się zbyt długo, bo ono jest też ciężkie, bardzo ciężkie dla niektórych osób, żebyśmy mogli w tym krótkim czasie, podczas tego krótkiego życia, wykazać, czy zasługujemy na najwięcej życia. I teraz, jeśli zasłużymy, no to dostaniemy te więcej. I teraz pytanie brzmi, jak powinniśmy przeżyć ten krótki czas? Czy rzeczywiście powinniśmy uganiać się za przyjemnościami tego świata, za bogactwami tego świata, za luksusami tego świata, czy też jeśli ufamy, że to jest tylko króciutki czas, jaki mamy do swojej dyspozycji, żeby przekonać Boga, że my zasługujemy na więcej, no to pytanie brzmi, jacy powinniśmy być? Przecież wiemy, że ten cały świat jest na zagładę obecnie przeznaczony. Jacy więc powinniśmy być na tym świecie? Jeżeli wiemy, że okręt tonie, to jaki sens ma malowanie okrętu, tak? Jeżeli wiemy, że na pewno utonie. I tak samo my wiemy, ten świat na pewno zniknie. Pytanie więc brzmi, jacy my powinniśmy być w związku z tym? I no, prawda jest taka, że jeśli ktoś naprawdę wierzy, to nie będzie właśnie zostawiał diabłu ogarka. Będzie w 100% służył Bogu. W tym przypadku służył Chrystusowi, który jest drogą do Boga, on nas poprowadzi. Tak? Nie, całkowicie, jak tylko Chrystus sobie zażąda. Nie będzie negocjował z Chrystusem, żeby troszeczkę mu odpuścił. Pozwól, że pochowam mego ojca. Tak? Chrystus powiedział, niech martwi chowają martwych.
Czyli ci, co nie mają na życie, nadziei na życie, ci, co są martwi, ponieważ nie wierzą w Niego. Jeżeli więc wierzymy w Chrystusa, to nie będziemy szukali sposobu na to, żeby w tym świecie gdzieś zaistnieć, coś sobie, jakieś przyjemności znaleźć. Jeśli na poważnie wierzymy, to na 100% oddajemy się Bogu i robimy wszystko, żeby nie zmarnować tego krótkiego czasu, ale żeby uzyskać życie bez końca, życie w nowym eonie. No na tym polega wiara po prostu. Natomiast to, co w Jakuba czytamy, w liście Jakuba, drugi rozdział, od 20 do 26, mówi nam, jak ważna jest wiara i jak ważne jest życie zgodnie z wiarą. Właściwie twierdzenie, że w coś wierzymy, a życie, jakbyśmy nie wierzyli w to, no nie jest wiarą w ogóle. Od 20 wersetu. Chcesz poznać, człowieku bezrozumny, że wiara bez działania jest martwa? Czy Abraham, ojciec nasz, nie został usprawiedliwiony dzięki działaniu, gdy ofiarował swego syna Iszaaka na ołtarzu? Niektóre przykłady mówią w tym przypadku o uczynkach, ale to jest to samo, tak? Uczynki to jest działanie. Widzisz, że wiara współpracowała z jego uczynkami i z uczynkami wiara stała się pełna. Znaczy, sama wiara, deklaracja wiary, nie poparta uczynkami, nie jest wiarą zupełną, pełną. Tutaj niektórzy tłumacze podają doskonała, że wiara stała się doskonała, bo to jest takie słowo bardzo trudne do przetłumaczenia, ono nie oznacza pełni, w takim sensie jak w innych miejscach jest pełnia, ale oznacza wiarę bez braków, czyli taką, czyli kiedy uczynki współgrają, nasze zachowanie, nasz sposób życia jest zharmonizowany i zgodny z wiarą całkowicie, to wtedy ta wiara jest bez braków. Dlatego można powiedzieć, że jest dojrzała lub doskonała, jak niektórzy mówią. Natomiast wiara, czyli bez uczynków, to są tylko puste słowa. To jest deklaracja słowna, nic więcej. I 23. W ten sposób wypełniło się pismo stwierdzające: uwierzył Abraham Bogu i doliczono mu to do sprawiedliwości, a nawet przyjacielem Boga został nazwany. Widzicie więc, że przez działanie jest usprawiedliwiony człowiek, a nie z samej tylko deklaracji wiary. Podobnie też Rahab, która była prostytutką, czy nie została usprawiedliwiona dzięki działaniu, dając schronienie posłom, a później wypuszczając ich inną drogą? Tak jak ciało bez tchnienia martwe jest, czyli bez ducha, tak też wiara bez działania jest martwa. Jaki pożytek mamy z ciała bez ducha, czyli z trupa, tak? To taki pożytek, że pozbywamy się go jak najszybciej. Musimy się go pozbyć, bo on będzie gnił, będzie śmierdział, może być nawet źródłem nie tylko nieprzyjemnych doznań, ale wręcz nawet chorób. Po prostu ciało bez tchnienia, bez ducha traci na wartości. I wiara bez poparcia w działaniu jest niczym. Dlatego też bardzo wiele mamy zachęt, żeby naszą wiarę popierać, żeby walczyć wręcz. W pierwszym liście do Tymoteusza, ja to mówię w kontekście teraz właśnie tego, żebyśmy nie zostawiali nic dla tego świata, a mówimy też w kontekście Nikolaitów, tak? Za chwilę o tym szerzej. Pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział, werset 11-12. Walcz w pięknym boju wiary. Uchwyć się życia eonowego, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre świadectwo w obecności wielu świadków. Niektóre przykłady tu mają życia na wieki, ale tu jest liczba pojedyncza na jeden wiek, czyli na jeden eon. Walcz w pięknym boju wiary, uchwyć się życia eonowego, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre świadectwo w obecności wielu świadków. Rozkazuję ci przed Bogiem, który wszystko ożywia, i przed Chrystusem, to jest 11, przepraszam. Ty zaś, który należysz do Boga, uciekaj przed tym wszystkim, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, uprzejmość. O to mamy zabiegać. I w pięknym boju wiary mamy bojować.
To jest przykład, który jak muszę wam wytłumaczyć, bo tam dalej się pojawił Jezus. To znaczy, że jeszcze nie przetłumaczyłem tamtego wersetu po prostu, w którym jest to imię Jezus. W przykładzie tutaj macie dosłownym byłoby już Jeszu, ale w przykładzie kontekstowym jeszcze zachowało się w wielu miejscach stare imię, bo tam, gdzie nie przetłumaczyłem wersetu, tam jest przykład Biblii Gdańskiej. Korzystam z Biblii Gdańskiej jako wstępnego przykładu, zanim zrobię swój przykład, po to, żeby, bo dlatego, że Biblia Gdańska nie ma praw autorskich po prostu. Nie łamię więc praw autorskich, mogę użyć, nikt nie będzie miał do mnie pretensji. Tak więc werset ten zachęcam z 11-12, żebyśmy dbali o, uciekali od pewnych rzeczy. Tutaj akurat jest mowa o uciekaniu od między innymi materializmu, czyli to, który też jest przyjaźnią ze światem, a żeby zabiegać o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, uprzejmość. Walczyć w pięknym boju wiary. Walczyć to nie znaczy, że coś przyjdzie lekko, to nie znaczy opalać się. To jest zacięty bój. Żołnierze muszą być ciągle czujni, warty się wystawia. Dlaczego? Bo no, żołnierz może być czujny 23 godziny na dobę, a jeśli tylko uschnie na jedną godzinę, może stracić życie. Więc się robi warty, więc się współpracuje. Pojedynczego żołnierza łatwiej pokonać, natomiast już oddział, legion trudniej pokonać. Dlatego też i nasz Pan zjednoczył w społeczności, w których możemy się nawzajem wspierać, możemy czuwać, kiedy jeden przysypia, drugi może za niego czuwać lub go obudzić, kiedy jest zagrożenie. Także no, po to jesteśmy, prawda? Ale i warto, żebyśmy przyjmowali pouczenia innych braci, którzy się o nas troszczą, gdy widzą, że my w czymś błądzimy. I jeśli nam mówią, że w czymś błądzimy, to nie obrażajmy się na nich. Tylko zastanówmy się, być może mają rację, tak? Prawie na pewno. Także weźmy pod uwagę to, że my toczymy bój, w którym bardzo łatwo można byłoby przysnąć i zginąć. A dzięki temu, że są właśnie inni, no to mogą nas budzić, mogą nam pomagać, żebyśmy nie zeszli z właściwego kursu. Podobno w religii cudzoziemskiej, która często była wykorzystywana na pustyniach, w długich marszach, to podobno zdarzały się przypadki, że żołnierze byli tak zmęczeni, że potrafili zasnąć w czasie marszu. Jak kolumna skręciła, tak niektórzy podobno szli dalej prosto, błądząc i ginąc. Nie wiem, czy to jest prawda, słyszałem takie historie, ale to właśnie był przykład, w którym ktoś idący w szeregu obok nie pomógł temu żołnierzowi, nie obudził go w porę, nie szarpnął go, nie zbudził go ze snu, który być może mu się fajnie coś śniło i przez to taki człowiek mógł stracić życie. Obyśmy my zawsze mogli liczyć na braci, którzy wytkną nam błąd, jeżeli taki popełnimy, a my żebyśmy mieli dość pokory, żeby się skorygować i nie popełnić tego błędu. Mówiliśmy tydzień temu między innymi o tym, że po to były kiedyś dawne lekcje karania, zapisane bardzo szczegółowo w Starym Testamencie, żebyśmy my dzisiaj nie lekceważyli sobie pewnych rzeczy, nie mówili jakoś tam będzie, bo ci, co mówili jakoś tam będzie, po prostu polegli. Tak więc mamy toczyć bój. Bój, który no, może być trudny czasami, czasami krwawy. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 28-29 werset mówią nam o tym, co poganie mieli unikać. A więc między innymi toczyć bój, żeby się temu nie ulec, tak? Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 28-29. Bo niektórzy wyznawcy dawniejsi judaizmu, którzy uwierzyli w Mesjasza, w Jeszu, próbowali narzucić poganom bardzo wiele innych. W ogóle całe prawo mojżeszowe chcieli narzucić im, jakoby rzekomo dalej obowiązywało, natomiast apostołowie naradzili się z modlitwą i dali taką odpowiedź. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 28-29 werset. Postanowiliśmy bowiem tchnienie święte, czyli Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz tego, co konieczne. Powstrzymujcie się od jedzenia poświęconego bóstwom i od krwi, a także od tego, co uduszone, i od niemoralności. Bądź mądrze zrobicie, unikając tego. Pozdrawiamy.
Powstrzymujcie się od jedzenia poświęconego bóstwom. W przykładzie dosłownym, dosłownie to się nie da przetłumaczyć, ale jest, mam tutaj drugą wersję w przykładzie dosłownego. To jest: powstrzymujcie się od ofiar wizerunków. Tam jest takie słowo, które oznaczało pokarm składany na ofiarę wizerunkom, czyli idolom. Idolatria to było uwielbienie idolów. No, idolatrię mamy dzisiaj troszeczkę w innej postaci. Mamy w postaci czczenia piosenkarzy, czy no, tak zwanych gwiazd, tak? Też nie bez powodu to oni są nazwani gwiazdami. Czczenia aktorów, piosenkarzy, modeli, modelek, różnych celebrytów tak zwanych, którzy na żadny szacunek bardzo często nie zasługują, nawet na zwykły ludzki szacunek nie zasługują często, a co dopiero na jakąś większą celebrację. No to niestety, ale dzisiaj właśnie słowo idol zostało przeniesione, czyli bożek zostało przeniesione na nich i nasza młodzież, nieświadoma tego, bardzo często wdaje się w bałwochwalstwo w ten sposób. Z punktu widzenia biblijnego nazwanie idolem to jest nazwanie kogoś swoim bożkiem, Bogiem. I kto jest twoim idolem, tak? No dobrze, jeśli powiemy, że naszym Bogiem jest Bóg Ojciec, a Syn Jezus jest Synem Bożym, a naszym, niektórzy mówią, jak już wiedzą chrześcijanie, to mówią, że ich idolem jest Chrystus. No to to już jest trochę lepiej, aczkolwiek słowo idol w Nowym Testamencie ma raczej skojarzenie z wizerunkiem. Dlatego tutaj jest takie tłumaczenie. Powstrzymujcie się od ofiar wizerunków. Niektórzy mówią od ofiar składanych bożkom, albo od ofiar, takie różne są przykłady, od ofiar składanych idolom, bożkom bardzo często się pojawia. Natomiast dosłownie to są wizerunki, znaczy to są ofiary składane wizerunkom. Czyli to jest pokarm poświęcony dla danego jakiegoś Boga. Tu nie ma znaczenia, czy ten Bóg ma tak na imię, czy tak na imię. Oni wszyscy są w sumie jednowarci, tak? Będziemy jeszcze o tym mówić dzisiaj. Czyli bardzo ważną rzeczą było dla chrześcijan nowych, którzy się nawrócili z pogaństwa, żeby odrzucili wszelkie formy dawnego kultu, w jakim brali udział. Kultu, który był niezwykle popularny nie tylko dlatego, że był fajny, bo kulty z reguły są fajne, tak? Są jakieś dostojne, są różne, są przejmujące, są wzruszające, są bardzo różne, odgrywa się różne ciekawe rzeczy. Również w starożytności odgrywano. No, słuchajcie, my dzisiaj mamy takie różne dziwne święta wśród naszych pseudochrześcijan, na przykład jak Śmingus Dyngus, który się fajnie młodzież bawi, tak? Albo Prima Aprilis, czy no, mnóstwo innych, nawet teraz nie przychodzi mi do głowy, to wyobraźcie sobie, że w starożytnym Rzymie było takie święto, które dawało dużo radości, w którym panowie stawali się niewolnikami, a niewolnicy panami. Jeden dzień. I no powiedzcie sami, ile uciechy mogli mieć z tego niewolnicy, prawda, chociażby. Panowie może trochę mniej. To akceptowali. Oczywiście nie mogli ci niewolnicy przesadzić, bo dzień się skończył, potem mogli dostać kary, gdyby przesadzili, nadużywali swojej władzy. Ale no słuchajcie, możemy sobie wyobrazić, jakbyśmy żyli w tamtych czasach, to moglibyśmy sobie wyobrazić, ulegalibyśmy euforii. I wyobraźcie sobie, że jakiś chrześcijanin jest wtedy niewolnikiem, tak? I co? Będzie się bawił w to? To było kurczę, nie pamiętam jakiego bóstwa, to było jakieś święta oczywiście, bo nie było innych świąt jak tylko, nie było wtedy takich tak zwanych świąt państwowych, wtedy były głównie święta religijne. I one wszystkie były tak robione, żeby były atrakcyjne po prostu. I wiele osób się bawiło wtedy świetnie. Ale chrześcijanie tego mieli unikać. Dlatego nie mieli siadać do wspólnego posiłku ku czci, czyli jakichś bóstw, nie mieli siadać do wspólnego posiłku poświęconego jakimś bogom, czy ofiarowanego. To jest dla nas bardzo świeży temat, dlatego mówimy o Nikolaitach, ponieważ zbliżamy się do tak zwanego świąt Bożego Narodzenia, co już samo w sobie nazwa jest pokrętna, bo sugeruje, że narodził się Bóg, a jako człowiek, tak? Natomiast człowiek jest człowiek, a Bóg jest Bóg. Chrystus był Bogiem, zanim przyszedł na ziemię, bo Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, mówi, że Słowo było Bogiem, ale kiedy przyszło na ziemię, to stało się mniejszym od aniołów, stało się człowiekiem.
Ale z pewnością Chrystus odzyskał swoją wysoką pozycję boską, kiedy wrócił do nieba. Natomiast jako człowiek urodził się po prostu jako człowiek i dlatego był często podkreślany, że był synem człowieczym lub ewentualnie, że był synem Bożym, jednorodzonym, pierworodnym, ale w czasie jego służby na ziemi nie była podkreślana jego boskość. Z tego właśnie powodu, dlatego też mamy tak mało odniesień do jego boskości, do jego pozycji tej. Natomiast no, trzeba o tym wiedzieć a mówienie, że urodził się Bóg, to chyba chodzi o jakiegoś innego w takim razie Boga, tak? No i tutaj rzeczywiście okazuje się, że z 24 na 25 grudnia następuje przesilenie słoneczne, to znaczy następuje coś, co mnie też bardzo cieszy na przykład w sposób naturalny i myślę, że wiele osób cieszy, znaczy dzień zaczyna być coraz dłuższy. To są na początku sekundy zaledwie. Ja nie wiem, jak oni to wyliczyli kiedyś w starożytności, bo naprawdę są niewielkie różnice w czasie, ale wyliczyli taki punkt i oni doszli do wniosku, bo wtedy wszystko się wiązało z bóstwami. Rzymianie byli niezwykle religijni. Oni mieli nawet bóstwo zawiasów. Oni na każdą porę roku składali ofiary bóstwu, czy to na siew, czy to na kłosy, czy to na jakieś dojrzewanie, czy na zbieranie. Na każdym etapie czcili bogów na różne, no, najdziwniejsze rzeczy. Mieli niesamowitą ilość tych bogów, bo byli tak religijni, tak byli przejęci tym, że bogowie mają wpływ na ich życie. No i w tym świecie, jak oni stawali się chrześcijanami, musieli to wszystko odrzucić, włącznie z tym, co było takie wesołe, fajne, co wydawało się do tej pory, w czym być może czerpali wiele radości. Idąc za tym tokiem rozmowania, musieli też odrzucić święta związane z narodzinami Boga Słońca, bo z 24 na 25 grudnia właśnie czczono zawsze narodziny Bóstw Słońca. Dlatego nie ma żadnej wzmianki w pierwszym ani drugim wieku o tym, żeby chrześcijanie, jacyś choćby nawet jakaś grupa odstępcza, żeby czciła tak zwane Boże Narodzenie, czyli narodziny Chrystusa. Dopiero w drugiej połowie III wieku pojawia się pierwsza wzmianka o jakiejś grupie, która coś takiego robiła. No i w IV wieku, czyli kiedy Konstantyn przejmuje władzę nad chrześcijaństwem, kiedy zaczyna się zmuszanie pod siłą, żeby wszystkie zbory podlegały między innymi biskupowi Rzymu, to wtedy już oficjalnie zostaje wprowadzona w IV wieku Boże Narodzenie, już taka uroczystość. Ale to właśnie wszystko wskazuje na to, że po to, żeby też między innymi łatwiej było nawracać tych pogan, którzy byli przyzwyczajeni, żeby się w tym czasie po prostu bawić świetnie. I chciano ich przeciągnąć na chrześcijaństwo, więc wykorzystano i powiedziano, że Chrystus się urodził w tym czasie. Natomiast w rzeczywistości Biblia nie mówi, kiedy Chrystus się urodził. Teraz pytanie brzmi, czy chcąc służyć Chrystusowi, zechcemy coś czerpać z tych dawnych, być może fajnych, wesołych zabaw? No, powinniśmy się nad tym zastanowić, bo jak wiemy, jeśli wiara nasza jest szczera, prawdziwa, to powinna być poparta uczynkami, czyli odcięciem się głównie od tego poprzedniego stylu życia, bo rodzimy się na nowo. Umieramy dla starego życia, a rodzimy się do nowego. No to więc pytanie, czy wszyscy rodzą się w pełni, całkowicie? Czy umarliście całkowicie, czy zostawiliście, ciągniecie za sobą starego człowieka? Tak Chrystus powiedział, nie nadaje się do królestwa ten, który ogląda się za siebie. Tak? Tu możemy też podać przykład żony Lota. Tak? Lot ucieka, nie ogląda się za siebie, aniołowie zabronili się oglądać, a żona obejrzała się za siebie. Jest takie tylko przypuszczenie, że być może żałowała tego wszystkiego, co zostawiła tam, bo byli bogatymi ludźmi, a musieli uciekać w zasadzie tak jak stali. Niewiele mogli zabrać ze sobą. No i to sprawiło, że ona została tam. Nie uciekła, bo przywiązało ją to jakby jakieś te pragnienie, ten żal zostawienia tego wszystkiego. My dzisiaj nie żałujemy niczego. Apostoł Paweł nawet mówił, że on wszystko uważa za śmieci, co miał wcześniej, chociaż był dostojnikiem, wysoko, można powiedzieć, zaszedł, szanowano go, miał wybitnego nauczyciela, mógł się tym wszystkim chlubić, a to wszystko przestało mieć dla niego znaczenie, bo oddał się teraz Chrystusowi. I teraz my też, oddając się Chrystusowi, zechcemy porzucić wszelkie dawne tradycje i zwyczaje, nie iść na żadne kompromisy, gdyż po prostu całym sercem pragniemy służyć Bogu. Nie będziemy chcieli mieć współudziału w tych ucztach, w posiłkach, które są ofiarowane
ku czci czemuś, jakieś bóstwo, tak, jakieś święto. Tutaj wprawdzie była mowa o mięsie głównie ofiarnym, no ale na ofiarę składano różne rzeczy. I te mięso bardzo często potem sprzedawano, więc ono, jak ktoś był biedny, mógł tanio kupić to mięso i mógł. I sami biedni chyba też sprzedawali. Już. Także to była taka. Od 7 do 13. A może od pierwszego. Jeżeli chodzi o pokarmy składane wizerunkom, a może przykład kontekstowy. Jeśli chodzi o pokarmy poświęcone bożkom, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. Jeśli komuś się wydaje, że posiadł wiedzę, to nie posiadł jej prawidłowo. Jeśli natomiast ktoś kocha Boga, ten też został przez Niego poznany. Co do pokarmów poświęconych wizerunkom, inne przykłady ofiarowanych idolom, wiemy, że wizerunki na świecie są niczym i że nikim innym Bóg, jeśli nie jeden. Choć faktycznie są nazywani bogami, czy w niebie, czy na ziemi, jest więc bogów wielu i panów wielu, ale nam jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko i my do Niego, i jeden Pan Jeszu Pomazaniec, przez którego wszyscy, wszystko i my przez Niego. Lecz nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy wizerunkom poświęcone, w przekonaniu, że chodzi o wizerunek, czyli o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga, ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Baczcie jednak, aby to wasze prawo do takiego postępowania nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Jeśli bowiem ktoś zobaczy ciebie, który masz poznanie ucztującego przy wizerunkach, to czyż jego sumienie, które jest słabe, nie zostanie pobudzone do jedzenia pokarmów poświęconych wizerunkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł pomazaniec. W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu pomazańcowi. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. W tym przypadku lepiej nie jeść pokarmów poświęconych bogom. Jak można poświęcić? No, w sensie dosłownym święcenie pokarmu to się odbywa na Wielkanoc, czy na wiosnę, tak? Bo wtedy idzie się z koszyczkiem, tam są, no, chyba mi przerwało, co? Kontakt widzę. Mam informację, że ponownie zostało podłączone. Mam nadzieję, że nie sprawdzę, nie ma. Przerwało właśnie, piszecie. Ale mam nadzieję, że już mnie słyszycie. Napiszcie. Czas od czasu przerywa, szkoda. No dobrze, ja będę cię kontynuował. Słuchajcie, proszę was, nie komentujcie, znaczy oprócz tego, że przerwało, to piszcie jak najbardziej, albo że słuchaj dobrze, ale na temat komentarzy, w temat, który poruszamy, to za chwilę do tego przejdziemy. Mam nadzieję, że mnie widzicie i słyszycie. Dobrze, wrócę więc do tematu, w nadziei, że mnie słyszycie. Skończyłem na pierwszy do Koryntian 8 rozdział, który nam mówił właśnie, który nam mówił o tym, że niektórzy chrześcijanie, nawróceni z pogaństwa, uważali, że ich wiedza jest tak duża, że oni mogą spożywać te pokarmy z czystym sumieniem, ponieważ niczym dla nich jest ten bożek, dla którego one były składane, nie wielbią go, nie wierzą w niego. I to jest zwykłe mięso po prostu, zwykły pokarm, tak? Podobnie mogą niektórzy wyjść z założenia, nie wiem, jeżeli na przykład jest Wielkanoc Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc ta późniejsza na wiosnę, że to przecież jest zwykłe jedzenie, nie będę się tym przejmował. No, być może im sumienie tak pozwoli, ale zastanówcie się nad tym, jakby spojrzeli na to inni bracia. To po pierwsze, a po drugie, co pomyślą sobie ci, którzy was zaprosili, że w zasadzie bierzecie udział w ich uroczystości religijnej, tak? Czyli nie pomożecie tym osobom za bardzo zrozumieć, że to nie jest właściwe. Bo te osoby, z którymi siedzicie przy tym stole, one to robią nie dlatego, że chcą zjeść, tylko dlatego, że to jest święto dla nich, ku czci jakiejś okazji.
lub jakiegoś bóstwa. Twierdzenie, że to jest ku czci Pana naszego Jeszu, jest oczywiście nieprawdą, bo nie wiemy, kiedy Chrystus się naprawdę urodził. Bardzo możliwe, że gdzieś w tym momencie, ale nie ma pewnej daty i nie możemy tego powiedzieć na pewno, że akurat w tym dniu, a nie w innym. No i przede wszystkim Chrystus nigdy nie powiedział, że mamy czcić ten dzień, że mamy go w jakiś sposób szczególny traktować. Przeciwnie, ale powiedział o czymś odwrotnym. Powiedział, że o dniu jego śmierci to należy czcić. Znaczy, to trzeba rozpamiętywać, upamiętniać i on tego chce. Czyńcie to na moją pamiątkę, powiedział. Czyli dla mojej pamięci, dla mojego przypomnienia, żeby podkreślić, co zrobiłem dla was. Natomiast narodziny nie były aktem, który kazał w jakikolwiek sposób obchodzić. Także my też, natomiast zwyczaje pogańskie kazały czcić innych bogów, ich narodziny też między innymi, więc no my nie będziemy chcieli czerpać z pogaństwa, żeby wielbić w ten sposób Chrystusa, bo i czytałem o tym chyba też tydzień temu, był taki problem w czasach Mojżesza, kiedy Mojżesz długo nie schodził z góry, Izraelici powiedzieli, żeby Aaronowi, żeby zrobił im cielca. I ten cieliec to był po prostu jedyna rzecz, którą czerpali z innych miejsc, między innymi być może ze swoich własnych wierzeń, w które wierzyli w Egipcie. Natomiast cała uroczystość, którą chcieli zrobić, była ku czci Boga, który JHWH, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Czyli mieli jeść i pić ku czci Boga JHWH, mimo to w liście do Koryntian Paweł mówi, że to był grzech. Dlaczego? Bo tam się pojawił element z pogaństwa. Chociaż oni oczywiście zdawali sobie, że to jest tylko rzeźba, tak? Znaczy posąg odlany. Ale mimo wszystko, że to tylko symbol jakiś tam, jakaś ozdoba, można powiedzieć. Ale on się tam pojawił i on właściwie sprawił, że to nie było ku czci, to było odrobina pogaństwa wplątana, była już pułapką dla narodu. Pułapką, która zakończyła się tragicznie, bo śmiercią tych, którzy ucztowali w tym. Dlatego tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, no bo albo walczymy o naszą wiarę i toczymy piękny bój o wiarę, albo, nie wiem, albo się kalamy, tak? No trzeba zrobić sobie rewizję swojej osobowości. Kto sam siebie osądza, i to surowo, nie będzie podlegał osądowi późniejszemu, bo może się okazać, że narazimy się na niezadowolenie Pana naszego i na niezadowolenie Boga Ojca. Księdze objawienia o tej problemie tych uczt jest mowa, bo te problemy uczt przy okazji jakiejś uroczystości pojawiają się właśnie od czasów Mojżesza, kiedy to Balaam poradził, jak zwieść Izrael, żeby Bogu się nie podobało, ale żeby Izrael się nie zorientował. To właśnie było to fałszywe, niby że uczta ku czci Boga JHWH, która w rzeczywistości była zbezczeszczona przez tego posąga, ten posąg. I słuchajcie, w Księdze Objawienia dowiadujemy się, że również w pierwszym wieku, wśród pierwszych chrześcijan, niestety, oczywiście głównie pogańskiego pochodzenia, pojawiły się osoby, które nie do końca umiały się pozbyć z innych wierzeń, albo wręcz były chętne na nowe udogodnienia urozmaicenia, uświetnienia, tak, żeby było weselej, żeby było fajniej. I wśród chrześcijan zdarzyły się takie osoby, które chciały mieć fajowe uroczystości, fajowe spotkania. No i czytamy o nich w Księdze Objawienia, drugi rozdział, 14-16. Mam ci coś do zarzucenia. Chodzi o to, że masz tam zwolenników nauki Balaama, to jest odnośnik właśnie do czasów Mojżesza, który nauczał Balaka, jak zastawiać sidła na synów Izraela przez jedzenie tego, co poświęcono bóstwom i niemoralność. Ty także masz u siebie takich, co trzymają się podobnej nauki zwolenników Nikolaitów. Nawróćcie się. Jeśli tego nie zrobicie, przybędę do ciebie szybko i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Także ostrzega Pan, żeby się nawróciły osoby, czyli żeby porzuciły nauki Mikołaja,
czyli te tradycje, te zwyczaje, jakieś uczty, bo tam chodzi o uczty, tak? Jest wyraźnie powiedziane, że to nawiązuje, że to jest podobne do tego, co Balaam z Balakiem zrobili. Jeszcze raz 14 werset. Mam ci do zarzucenia, chodzi o to, że masz tam zwolenników nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak zastawiać sidła na synów Izraela przez jedzenie tego, co poświęcono bóstwom i niemoralność. Tak też masz u siebie takich, co trzymają się podobnej nauki zwolenników Mikołaja, czyli Nikolaitów. Dzisiaj też są zwolennicy Mikołaja w chrześcijaństwie, bo to jest takie fajne, bo to jest takie świecące, takie błyszczące, taka atmosfera fajna. No ale przy tym jest bardzo wiele też właśnie pogaństwa. Ktoś mnie pytał chyba tydzień temu, co sądzić o gałązkach, nie całej choince, ale gałązkach, tak? No to okazuje się, że właśnie w pogaństwie same gałęziami też przyozdabiano domy. Miało to być ku czci, czy odstraszać demony, coś w tym rodzaju było. Ale z demonizmem było to silnie związane. Także, no, to się bierze, to jest ze sobą powiązane. Ktoś powie, że to takie fajne, no ale dobrze. No to czemu tego nie robisz w lipcu? Ja na przykład znalazłem fajny kadr z filmu, gdzie Józef ciągnie ze sobą osiołka i Mariam, oczywiście aktorzy odgrywają to, siedzi na osiołku i tak mi się spodobała ta scena, sobie myślę, namaluję ją. Ona jest w ciąży, Mariam, czyli nie namalowałbym Chrystusa, namaluję całą scenę, tak? Ale sobie myślę, no nie w grudniu. Powiedzą, że specjalnie zrobiłem to z uwagi na grudzień. Nie namaluję w grudniu. Jeśli w ogóle kiedyś namaluję, tak? To nie w grudniu. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby nie miało to związku z tym świętem. Żeby nikt tego nie powiązał, żeby się nie zgorszył. Także mi się na przykład też podobają, być może wam się podobają jak domy są całe w świetle zrobione. No nie, skłamałbym, gdybym powiedział, że to nie jest ładne. Ale nie zrobię tego. Dlaczego? No bo to jest wszystko związane ze świętami. Dlaczego w lipcu tego nie robią? No w lipcu przecież jest krótsza noc, nawet taniej by było, tak? Bo to dużo światła pożera. Zamiast kilkunastu godzin świeciłoby to kilka godzin zaledwie, a więc taniej by było. Ale też jest noc przecież w środku wakacji. No nie, to jest wszystko niestety mniej lub bardziej powiązane duchowo z świętami, tymi świętami, które są fałszywymi świętami, które są podstępną pułapką podsuniętą chrześcijanom, żeby w nią wpadli i zginęli. Tak jak pułapką były te uczty w dawnych czasach i pułapką mogły być też jedzenie pokarmów poświęconych bóstwom w pierwszym wieku. Czyli różne uroczystości, które no wtedy na pewno były też fajne i też mogły wciągać. Pierwszy list, a jeszcze 20 werset tutaj. Ale mam przeciwko tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali niemoralność i spożywali ofiary poświęcone bóstwom. Czyli jakieś posiłki z okazji jakichś świąt albo z okazji ofiar złożonych jakiemuś Bogu, bo to być może, bo byli patroni, ci patroni mieli swoje święta. Patroni przeszli z religii katolickiej jako święci i mamy dzisiaj, zwłaszcza popularne w Polsce, imieniny. Nieznane w krajach protestanckich, ale w Polsce znane. Imieniny to są po prostu święta z okazji świąt świętych. Jeżeli jakaś była święta Barbara albo święty Krzysztof, no to Krzysztofy uważają wtedy, że mają imieniny, a Barbary, że mają wtedy, kiedy święta Barbara ma. Jest to ściśle powiązane z bóstwami katolickimi. Dlatego no, tego też unikamy, wielu rzeczy takich unikamy. Nie chcemy mieć nic z tym światem. My chcemy czyste wielbienie, czystym sercem, czystym umysłem służyć Bogu Ojcu przez służbę Panu naszemu Jeszu. A to wymaga skoncentrowania, bo to jest walka o naszą wiarę. To nie jest takie proste, bo są pułapki nam podsuwane, bo są przynęty. Każda pułapka ma jakąś przynętę, która sprawia, że no, zwierzę, nawet jak wyczuwa niebezpieczeństwo, to nie umie się oprzeć, bo chce tą przynętę. A kiedy ją wchodzi, bierze, to i może się trochę pożywi, ale już z klatki nie wyjdzie. A składana wizerunkom jest czymś,
Ale co ofiarowują demonom, a nie Bogu ofiarowują? Nie chcę zaś, żebyście współuczestnikami demonów byli. Czyli niektórzy mogli twierdzić, że nie ma innego Boga, jest tylko jeden prawdziwy, więc ofiary składane innym Bogom są tak naprawdę ofiarami składanymi temu jedynemu Bogu. Tak samo dzisiaj wiele osób twierdzi, że nie ma antychrysta, jest tylko jeden Chrystus, więc jakiekolwiek święta ku czci Chrystusa, to są ku czci tego prawdziwego. No niezupełnie. Istnieje wielu antychrystów, istnieją fałszywi Chrystusowie, którzy po prostu podkradają to, co się należy Panu naszemu Jeszu. Dalej, nie możecie pić, znaczy, bo tu Paweł mówi, że tak naprawdę to nie Bogu składają ofiary, tylko demonom, tak? Nie możecie pić kielicha pańskiego, kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Najwidoczniej niektórzy chcieli być, ale Paweł mówi, że nie możecie tego robić. Czy drażnimy Pana? Nie, bo czyż silniejsi od Niego jesteśmy? Wszystko mi jest dozwolone, ale nie wszystko korzystne. Wszystko mi jest dozwolone, ale nie wszystko buduje. Nikt niech nie szuka swego, ale każdy dobra drugiego człowieka. Wszystko, co jest sprzedawane na targu mięsnym, jedźcie, niczego nie dociekając ze względu na sumienie. Gdyż pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. Jeśli zaś zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcesz cię pójść, jedźcie wszystko, co przed wami postawią, oni z powodu sumienia nie pytając. A gdyby ktoś powiedział, to było złożone na ofiarę, nie jedźcie, przez wzgląd na tego, który to ujawnił i na sumienie, bo pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. I tutaj w przypadku takich uroczystości jak Wigilia Bożego Narodzenia lub Wigilia Wielkanocy, to mamy do czynienia wprost. To nie jest przypadkowy posiłek, w którym ktoś mówi, a wiesz, spotkaliśmy się z uwagi na święto. Nie, to jest posiłek zorganizowany na święto, więc z góry w tym momencie powinniśmy odmówić uczestnictwa w tym. O sumieniu zaś mówię nie twoim, lecz tego drugiego, bo dlaczego moja wolność ma być sądzona przez czyjeś sumienie? Jeśli zaś ja z wdzięcznością biorę cząstkę, dlaczego mam być oskarżony za to, za co ja dziękuję? No, czyli nawet jeśli mamy prawo do spożycia, bo to jest zwykły posiłek, mam w sumieniu pozwala, to z uwagi na innych, na inne osoby, nie powinniśmy tego robić. Chwaląc się czymś takim w gronie braci, możemy gorszyć tych braci, którym sumienie by na to nie pozwoliło, a z kolei uczestnicząc z kimś innym ku czci, takiej uroczystości ku czci jakiejś, jakiegoś święta, jakiegoś bóstwa, no nawet jeżeli my sami traktujemy to jako zwykły posiłek, to ta druga osoba traktuje to jako uczestnictwo na chwałę swojego Boga. I dla wielu osób będzie sukcesem, gdy was ściągną do siebie i przyjdziecie i będą szczęśliwi, że was przerobili. Nawet jeśli będziecie wy uważali, że was nie przerobili, oni będą przekonani, że was przerobili, a bardzo prawdopodobne jest, że mają rację. Biorąc pod uwagę te przypadki opisane w Księdze Objawienia i opisane w II Księdze Mojżeszowej, gdy Balaam przez właśnie ucztowanie zwiódł Izrael. Choć ten był nieświadomy, to była pułapka taka. Coś niewinnego rzekomo mieli zrobić, a mimo to zrobili coś złego. Toczymy walkę o po prostu życie, o naszą wiarę i o życie. I teraz ktoś może powiedzieć, a to jest, ja nie czczę tego, ale to jest fajne. Tak? Ewangelia Mateusza mówi o takim przypadku, w którym ktoś nie do końca narodził się na nowo. Ewangelia Mateusza 5,28. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Ale ktoś mówi, ale ja wcale jej nie dotkłem. Nie spółżyłem z nią. Ale Chrystus mówi, że w sercu dopuścił się cudzołóstwa. Jego oczy pragnęły, tak? Piękna tego. Być może, bo jakaś piękna kobieta, tak się domyślamy. Czyli można zgrzeszyć nie tylko czynem, ale także mentalnie, z umysłem, sercem można zgrzeszyć, flirtując, pragnąc czegoś, tak? Mając część serca swojego na to, co nam się wydaje piękne w tym świecie. I to jest grzech. List do Galatów, 5 rozdział, 7 werset.
Księga Lotów, 5 rozdział. Nie tłumaczyłem tego rozdziału, więc nie wiem, jak go odda ten werset. 17 werset. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcieli, czynili. Chodzi o to, że ciało czasami działa na naszą szkodę, pożądliwość ciała. Dlatego owoce ciała to są owoce, których mamy unikać, mamy zwalczać, między innymi pożądliwość naszych oczu, czyli to, co nam się wydaje piękne, ładne. Mamy czasami odwrócić wzrok od tego, co nas kusi. Cała pożądliwość tego świata, zaczynając od tego, co ładne wizualnie, poprzez pragnienia seksualne, czy też pragnienia bogactwa, przepychu, życiu w luksusach, to wszystko jest, ma charakter zwodniczy i odciąga nasze serce od służby dla Pana naszego Jeszu. Dlatego było powiedziane, Chrystus często podkreślał, że ciężko będzie bogatym wejść do Królestwa Bożego, bo ciężko im jest całkowicie serce swoje poświęcić Panu. Jeśli część będą mieli taką, żeby nie tylko się bogacić, ale żeby chociaż utrzymać to bogactwo, no to już nie są, już mają problem, tak? Jakiś. Nie jest powiedziane, że nie mogą, ale będzie im ciężko. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, znaczy jeszcze trzymając się tego przykładu może. Mówiliśmy o tym, że ktoś nie współżył z kobietą, ale ją pożądał. I ktoś mówi, no ja mam te wszystkie choinki, to wszystko, ale ja nie obchodzę tych świąt. No to jest podobna sytuacja. Wyobraźcie sobie chłopca. Chłopca, młodego chłopca, tak, młodzi chłopcy mają burzę hormonów, który oblepił sobie pokój zdjęciami gołych kobiet. I on mówi, ale ja nie uprawiam z nimi seksu. Ja tylko lubię na coś ładnego popatrzeć. No, czy rzeczywiście byście powiedzieli, że ta osoba całym sercem służy Panu? Że wszystkie jego myśli są skierowane na służbę Panu? No raczej nie. Sporo myśli, to nawet chyba większość, jest skierowana w innym kierunku, bo choćby chciał, gdziekolwiek spojrzy, to go przykuwa wzrok, tak? Przyciąga go. I kto, on powie, no ale to o mnie nic nie świadczy, nie osądzajcie mnie, to nic nie mówi na mój temat, ja tylko lubię coś ładnego, tak? Na pewno nic nie mówi na twój temat? No to podpowiem inaczej. A gdyby ten chłopiec nie miał gołych panienek na ścianach powieszonych, tylko gołych mężczyzn, co sobie byś pomyślał o nim? Czy na pewno to nic by o nim nie mówiło? No właśnie. Właśnie, że mówi. To, co robimy, mówi o nas dużo. To, co robimy, mówi więcej niż to, co mówimy. To, co robimy, zagłusza to, co mówimy. Jest takie powiedzenie, nie słyszę, co do mnie mówisz, bo twoje postępowanie to zagłusza. Musimy postępować zgodnie z tym, w co wierzymy. Nie może nasze postępowanie być zaprzeczeniem naszej wiary, naszej służby dla Pana. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 4 werset. Mówi, nie mam sobie nic do zarzucenia. To wcale nie dowodzi, że jestem prawy, ale tym, który mnie osądza, jest Pan. Inny przykład mówi, że sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. To znaczy, nie bądźmy pewni siebie, że nasze sumienie jest dobrze wyszkolone, jeśli ma to pragnienie oczu. Jeśli są rzeczy, których widzą inni bracia, siostry, widzą, że błądzisz, to zamiast się oburzać, zastanów się, czy przypadkiem nie błądzisz. Pierwszy list do Koryntian, też, czyli 9 rozdział, to już na koniec, ostatni werset, właściwie wersety, bo kilka. 9 rozdział, 24-27. Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, aby ją zdobyć. Czyli tak jakbyśmy byli, jakby, wyobraźcie sobie, że tylko jeden brat może zdobyć nagrodę, tylko jedna osoba z nas tu wszystkich może zdobyć nagrodę. To Paweł mówi, tak zachowujmy się, jakbyście chcieli ją zdobyć. Nie mówili, a to ja odpuszczam. Jak tu tyle czy wysiłku, to ja odpuszczę. Nie, no Paweł zachęca, żebyśmy byli tymi, którzy walczą do końca. Oczywiście nie jest tak, że jest tylko jedna nagroda.
To jest tylko taki przykład, Pawła, żebyśmy tak się zaangażowali, jakby to była jedyna nagroda, nie? Jakby tylko jedno miejsce było dla jednej osoby. No to mówi, no nie poddawajcie się, tylko walczcie o to. Zachęca do wysiłku. Jeszcze raz, 24, 25. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem tak biegnę, nie jak na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w powietrze uderzał, lecz biję moje ciało i zniewalam, abym jakoś innym głosząc sam nie został zdyskwalifikowany. Tak więc nie mówmy, sumienie mnie o nic nie oskarża. Musimy trzymać w ryzach nasze ciało, musimy walczyć o to, to jest zbawienie. To nie jest takie oczywiste. Jest dużo pułapek, a szatan jest bardzo przeciwny, przebiegłym przeciwnikiem i cały świat w zasadzie mamy przeciwko sobie, więc my możemy być tymi, którzy walczą w obronie naszej wiary i angażujemy się w pełni i nie możemy iść na wakacje, na urlop od tej walki. Ta walka jest zawsze, wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy. Obyście zwyciężyli w tej walce, obyśmy wszyscy zwyciężyli. Wam tego życzę i sobie też oczywiście, bo też toczę walkę, jak wszyscy toczymy walkę przeciwko ciału. Dlatego prosimy Pana zawsze o kierownictwo, kładamy w Nim nadzieję, gdy sami jako cieleśni jesteśmy słabi. Dlatego mam nadzieję, że będziemy dla siebie też nawzajem wsparciem. Trzymajcie się, braci, miłujcie braci, nie wywyższajcie się nad braćmi społeczności, ani też nie gardźcie nikim społeczności. Tylko dbajmy jedni o siebie, o jedni o drugich. Teraz, jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam Was do dyskusji.